Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować kolejną maszynę rolniczą. Tym razem jest to prasa klas wariant 485RC, czyli rotokot, czyli rotor nożowy plus noże. Jak maszyna wygląda i funkcjonuje, zobaczcie sami. Prasa z roku 2017, rok modelowy 2018. Na oryginalnych pasach, oryginalnym ogumieniu, zakupiona w serwisie z udokumentowanym przebiegiem 19000 bel. Jak wygląda i funkcjonuje, zobaczcie sami. Owijanie, siatka, sznurek oczywiście. Zaraz puszczę prasę. Nie ma tutaj do siatki płótna jak w starszych modelach, tylko blacha, więc nie będzie się przecierać. Noże widać, rotor nożowy widać, wałeczek dogniatający jest. Zaraz puszczę prasę. Tutaj ząbek będzie mi pstrykał o podbieracz w tym miejscu, tutaj i bodajże tutaj, więc jak będzie pstryk jakiś, to nie znaczy, że coś tam jest nie tak, tylko tutaj będzie przez chwilę cergał, a nie mogę opuścić niżej, bo będzie mi tutaj kabienie z placu urwał. Opony kantami nie poddarte, co świadczy jakby o zużyciu maszyny. Rotor nożowy, jak widzicie, tutaj blachy w porządku, nie poprzecierane, pasy wszystkie oryginalne, klejone bez spinek. Odrzutnik bel, centralne smarowanie również łańcuchów spod wieraczu, tabliczka znamionowa, można sobie zobaczyć, łańcuchy w porządku, zębatki w porządku, oryginalne jeszcze zębatki, niewymieniane, w bardzo dobrym stanie. Uruchomię zaraz praskę. Aha, komora ok, pasy ok, jak wspomniałem. Wszystkie równe, gładkie. Przekładnia na 1000, co umożliwia ekonomiczną pracę. No to co, puszczamy praskę. Zamykamy klapkę. Gaz. Sterownik, jak widzicie, na sterowniku jest napisany numer seryjny maszyny, można sobie sprawdzić w serwisie. Mamy teraz ustawioną średnicę beli 140, ciśnienie 180, gniot, czyli do John Deere'ka 6810, fajny, zdrowy ciągnik. Terga tutaj, jak mówiłem, wszystkie pasy oryginalne, tak jak mówiłem, nie ma żadnej spinki, ładne, chodzą równo. Pasek gumowany z tyłu jeszcze jest ok. Opuszczana podłoga, noże. Wszystko chodzi ładnie, równo.
zakręcamy prasowanie. Prasujemy sobie 1500 obrotów. Głupia. Co więcej powiedzieć? Zapraszam do oględzin w tygodniu do godziny 17, w sobotę od 10 do 14. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.